Zaczynamy pierwszą część pomeczowej konferencji prasowej. Do Waszej dyspozycji jest trener gości, Artur Gromek, jeden z zawodników, Mateusz Zemski. Na początek proszę trenera o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór, witam wszystkich. Przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom, że przyjechali taką liczną grupę i grupą i dopingowali nas, naprawdę dali dużo serca. Co do meczu, myślę, że to jak wyglądała nasza egzekucja, pokazuje tak naprawdę, że drużyna Stołnia była o wiele lepsza dzisiaj i to, że rzucili 100 punkty, to nie jest przypadek. Jeżeli my mamy ograniczyć podania rozgrywającego Watsona, on daje 20 asyst, to znaczy, że nie robimy pracy naszej tak jak potrzeba. Jeżeli mamy ograniczyć zbiórkę graczy wysokich, a ich zawodnik na pozycji 5 daje 14 zbiórek, to znaczy, że musimy pracować tak, żeby być bardziej efektywni jeszcze niż do tej pory. Dziękuję. Trener, czy macie jakieś pytania? Ja bym miał pytanie do pana trenera. Panie trenerze, pomimo, że mecz się skończył tak, jak się skończył, to w czwartej kwarcie udało się pana podopiecznym zejść na 5 punktów tylko. Czego zabrakło później? Nie wiem, może chłodnej głowy, może jednak to fenomen Watsona o tym przeważył? Myślę, że przede wszystkim straty, których zrobiliśmy 7 w czwartej kwarcie i selekcja rzutu otworzyła im szybki atak, niemożliwość grania. Zamiast my zdobywać punkty, to je traciliśmy z rzeczy w ofensywie, w które graliśmy tak naprawdę bez egzekwowania tego, co chcielibyśmy robić na boisku. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, Mateusz Zemski. Mateusz, jak z swojej perspektywy, z perspektywy parkietu wygląda ten mecz? No ja również chciałbym przede wszystkim podziękować naszym kibicom za wsparcie w dzisiejszym meczu, a co do samego meczu, to na pewno chciałbym pogratulować drużynie Stołnia, bo zagrali bardzo dobre spotkanie. Zarówno drużynowo, jak i poszczególni zawodnicy indywidualnie. Niemniej jednak oni zagrali tak, jak my się na to przygotowywaliśmy cały tydzień, więc myślę, że gdzieś tutaj po części też moja odpowiedzialność jest. Pozwoliliśmy zawodnikom Stołnia robić to, na co się przygotowywaliśmy przez cały tydzień i myślę, że tu jest przyczyna tej porażki. Tyle. Musimy dalej pracować i nie popełniać tego typu błędów w meczach. Pytania? Mateusza? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo. Dziękuję. Druga część pomeczowej konferencji prasowej. Do Waszej dyspozycji są gospodarze dzisiejszego spotkania Twarde Kierniki, coach Ibiza Skelly, jeden z zawodników grający numerem 32, Trevor Thompson. Coach, how you subscribe this game in arena? Compliments to my players. We did that what we have been asking in preparation. We know that Bydgoszcz is a very tough team, that they play 40 minutes long game, that they are never giving up. We have been controlling the game from the beginning till the end. Only in one moment they came on minus 5, but then we had a good reaction. If we have few players with a really insane numbers, doing great things over here, and if I have to look where problems, I would say that only first and last quarter defense was okay. I would say second and third quarter defense could be better, and also I mean that our supporters really enjoy the game, and I'm really zapraszam naszych kibiców on our next game on a Tuesday, because really I think that is a great opportunity to watch this team. Thank you very much. Jakieś pytania do trenera Ibizy? Jeśli nie, to poprosimy Trevora o opinię w dzisiejszym meczu. Trevor, you made 24 points, 14 rebounds. You're on fire tonight. You feel good? Yeah, it was a great team win. I mean, when we're focusing on our defense, doing the things that we have to do defensively, then we get out and transition and get easy buckets and things like that. So I'm happy that we had a great team win, and just on to the next one. Okay, what was the key to success tonight?
Defense. Coach always predicates that a lot, especially in practice, with focusing on defense first and offense comes second. So that's something that we try to pride ourselves on a lot of times, where we know if we can fall back on our defense, then we can get easy buckets on the other end. So. Thank you. Congratulations. Trevor, I know the most important is team effort, but another game for you and another double-double. It must be impressive for you. I'm not really going into the games thinking about statistics. I'm kind of just going in and just trying to just focus on doing my job at the best of my ability. And, I mean, my teammates do a really good job of finding me. It's just everything is just in the flow. Like, our team, this is probably the least selfish group of guys I've almost ever played with. Everyone is happy for each other, and that type of environment, it just makes it easier to do your job. So I think that with my team, they've been helping me play at the level that I've been playing at. Thanks, Alex. Congratulations.